sportowe migawki to unikatowa wystawa fotografii sportowych, które od października można oglądać w hali Millennium. Są to fotografie pana Tomasza Prażmowskiego, niestety już w zeszłym roku zmarłego, którym inicjator też wszystkich wystaw naszych, jeżeli chodzi o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pan Mirosław Kaszka-Baciński, umawiał się jeszcze w zeszłym roku, że będzie szansa na to, że być może tą wystawę w tym roku otworzy, ale no niestety to się nie udało, ale tym bardziej chyba jeszcze nabrała unikatowości ta wystawa. Są to wspaniałe zdjęcia, wspaniałe fotografie sportowych, szczególnie z lat 60. 70. Na fotografiach możemy zobaczyć między innymi Irenę Szewińską czy Wojciecha Fortunę. Naprawdę znakomitości, jeżeli chodzi o sport tego czasu. To są czasy, kiedy pan Tomasz Prażmowski pracował w znanym magazynie Sportowiec. Tam 20 lat prowadził jako fotograf sportowy i to jest jak gdyby wszystkie fotografie związane właśnie z tym okresem życia pana Tomasza. Także naprawdę wydaje mi się, że warto przyjść tutaj zobaczyć, bo to są rzeczy, które na co dzień nie są do zobaczenia na pewno w Kołobrzegu. Jest to też wynik znakomitej współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, także Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. To wystawa nie tylko dla fanów sportu, ale także fotografii. Są to ujęcia ciekawe na pewno, z wykorzystaniem sprzętu już przed jakichś kilku lat, także myślę, że też osoby, które gdzieś tam mają hobby w postaci fotografii, mogą coś dla siebie znaleźć, być może jakieś bardzo ciekawe ujęcia, sposoby fotografowania, bo tak jak mówimy, Tomasz Prażmowski naprawdę bardzo utalentowany fotograf. Fotografie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji można oglądać do 20 grudnia. Wystawa jest bezpłatna.